Hej lukromaniaki, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak za pomocą areografu i szablonów możemy stworzyć takie piękne cytrynki lub limonki na pierniczku, a dokładnie na lukrze królewskim. Jestem Beata, mój kanał to Słodki Dekor i oczywiście jeżeli interesuje Cię lukrowanie i pierniczenie, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A teraz zaczynamy naszą zabawę z lukrem. W pierwszej kolejności musisz przygotować sobie pierniczki albo ciasteczka kruche, które wypieczesz w odpowiednich kształtach, które akurat będą pasowały do uroczystości, na którą te ciasteczka przygotujesz, albo do kształtu, który akurat Ci odpowiada. Ja dzisiaj korzystam z pierniczków. Przepis na te pierniczki, jeżeli chcesz, możesz znaleźć na mojej stronie słodkidekor.pl. Wkleję Ci link tutaj w komentarzu. Są to bardzo szybkie, proste i smaczne ciasteczka, które możesz wykorzystać praktycznie zawsze, przez cały rok. Aby zrobić na nich dekorację, potrzebujemy wylać na nich gładką powierzchnię. Jak widzisz, za pomocą lukru królewskiego zrobiłam obwódkę dookoła ciasteczka. Zrobiłam ją po to, aby lukier, który będę wylewać, nie wylatywał mi poza ciasteczko, aby zmieścił się w tych ramach, aby był w tych ramach stabilny, i żeby nic mi nie spłynęło. To pierwsze ciasteczko będzie dwukolorowe, biało-żółte. Przygotowałam tutaj lukier o gęstości do wylewania. Jeden jest w kolorze białym, a drugi zabarwiłam na żółty kolor, taki lekko cytrynowy. Jeśli nie wiesz, jaka to jest gęstość do wylewania, zapraszam Cię do moich kursów. Tam szczegółowo tłumaczę, jakie gęstości do jakich dekoracji wykorzystać. Najbardziej takim kursem popularnym na samym początku, który polecam dla Ciebie i z którego skorzystało mnóstwo kursantów i byli bardzo zadowoleni, bo ich technika pracy z lukrem poszła bardzo, bardzo mocno do góry, to jest kurs Opanuj lukier królewski. Każdy moduł jest przypisany do innej gęstości, więc możesz skorzystać tylko z jednego modułu, który Cię interesuje. Po wylaniu białego lukru na ciasteczko, od razu wylewam żółty lukier obok, tak aby one się razem scaliły i tworzyły jedną, równą, gładką powierzchnię. Do barwienia lukru używam barwników żelowych najczęściej. I tutaj akurat wykorzystałam barwnik żółty, a dokładnie yellow firmy Fractal. Wystarczy dodać małą odrobinkę i dobrze wymieszać lukier. Po wylaniu wszystkiego lukru na ciasteczko sprawdzamy, czy trzeba gdzieś dociągnąć, czy nie ma gdzieś jakiejś szparki, dziurki, więc wtedy za pomocą szpikulca ładnie rozprowadzamy ten lukier. Możemy szpikulec delikatnie wbić w ciastko i poruszać nim. To też spowoduje to, że powierzchnia nam się dokładnie wyrówna. Kolejne ciasteczka, jakie tu wykorzystam, to są kwadraciki, również pierniczki. I jak widzisz, powtarzamy to samo, czyli robimy kontur, a następnie wylewamy ciasteczka w środku lukrem o gęstości do wylewania.
Kiedy ciasteczka mamy już wylane lukrem, musimy je zostawić do wyschnięcia, tak aby powierzchnia, na którą będziemy nakładać dalsze dekoracje, była całkowicie sucha. Ciasteczka są już suche, więc szykujemy sobie aerograf i szablony. Potrzebujemy szablonów, które będą miały kształty takich półplasterków cytrynki. I ja wykorzystuję tutaj szablony od Szablony Kulinarne. Polecam bardzo te szablony, naprawdę są fajnie przygotowane, dosyć sztywne, bardzo ładnie wzory się odbijają. Z szablonów możemy korzystać przy pomocy różnych barwników, a także lukru. Dokładnie omawiam to w module drugim kursu Opanuj lukier królewski, tam gdzie jest gęstość do szablonów. Tam pokazuję wszelkie możliwości szablonów. Tutaj dzisiaj pokażę Ci, jak wykorzystać do tego aerograf. Jak widziałaś, do aerografu nalałam barwnika. Barwnik musi być specjalnie przygotowany do aerografu. Nie trzeba go już rozcieńczać, on jest gotowy do użycia. Ja korzystam tutaj z barwnika Yellow firmy Fractal. Przytrzymując szablon w miejscu dokładnie, gdzie chcemy, żeby nasze półplasterki cytryny były odbite, przytrzymujemy ten szablon i delikatnie pryskamy aerografem, kilka razy przesuwając w to samo miejsce. Ten szablon do cytrynek składa się z dwóch elementów i teraz biorę drugi element, bo chcę po środku również zrobić wzór, ale tym razem będzie to zrobione w kolorze zielonym i wykorzystuję do tego barwnik zielony do aerografu firmy Fractal. Dodałam do niego dwie kropelki żółtego, żeby go troszeczkę rozjaśnić i te kolejne wzory, które odbijam, odbijam właśnie zielonym. Będzie to taki wzór cytrynki i limonki. Na tym dwukolorowym ciasteczku pierwszy wzór już cytrynki odbiłam, teraz odbiję jeszcze limonkę i pokażę Ci tutaj, jak to robimy. Zobacz, ręcznikiem papierowym zakryłam sobie część żółtą, bo tam nie chcę, żeby mi się odbiły cytrynki. Na to kładę szablon, przytrzymuję i psikam barwnikiem odpowiednim, który po prostu potrzebuję teraz użyć. W tym przypadku to był właśnie zielony zmieszany z odrobiną żółci. Na małych ciasteczkach również będzie wzór i tu korzystam z kolejnego szablonu od Szablony Kulinarne i to jest wzór cytrynki i lemonki jakby jednocześnie na jednym szablonie. Na połowę tego ciasteczka nałożę wzór lemonki przy pomocy właśnie aerografu i barwnika zielonego zmieszanego delikatnie z żółtym. Tak powstaną dwa ciasteczka w podobnym wzorze. Potem na połowie tych ciasteczek domaluję listki i inne dekoracje, aby to wszystko ładnie, spójnie wyglądało. Możesz na takich ciasteczkach wylukrować cytrynki, wylukrować lemonki, domalować sobie listki, co tylko zapragniesz. Czyż nie wygląda to pięknie? Spójrz, jak wygląda końcowy etap wykonania już całego zestawu. Dziękuję za oglądanie. Po więcej zapraszam na Słodki Dekor i koniecznie daj znać, czy Ci się film podobał.